2 maja w Święto Flagi odwiedziliśmy gminę Długołęka, gdzie wójt zorganizował konkurs na najlepiej przystrojone sołectwa w barwy narodowe. Udział wzięło 7 sołectw. Zdecydowaliśmy się na ogłoszenie po raz kolejny już konkursu, tego, w wyniku którego pracy dzisiaj mamy okazję oglądać, w celu uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a także naszym celem było kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku, nauka szacunku dla symboli narodowych. Pomysł był taki, żeby zwrócić uwagę właśnie na Polskę, jakim jest pięknym krajem. Generalnie jesteśmy aktywistkami piecowickimi, wszelkie takie konkursy nas interesują. Wspaniała inicjatywa, łączy pokolenia, uczy patriotyzmu. Te barwy biało-czerwone w obecnej sytuacji takiej światowej nabierają szczególnej wartości dla każdego Polaka i to jest dla nas ważne i chcemy to podkreślać i uczymy od małego dzieci, żeby się uczyły razem z nami, jak ważne jest po prostu dbanie o swoją tożsamość i o swoje takie poczucie tego, że jest się Polakiem. W tamtym roku też był konkurs, w tym roku chcieliśmy go troszkę zmienić, dlatego ten hymn polski u nas przedstawia po prostu jakby jedną wers hymnu i chcieliśmy po prostu, żeby tę część nutek wypływało, żeby szło po prostu w świat. Jak hymn nasz szedł w świat, tak chcieliśmy, żeby po prostu uwiecznić, żeby te nasze nutki też wypływały w świat. Dlatego one wypływają z tej jakby całego centrum, idą sobie dalej w niebo. Serce rośnie, krótko mówiąc, ponieważ widzę zaangażowanie naszych mieszkańców, widzę, że rozmawiamy tutaj z przedstawicielami sołectw, które brały udział w konkursie i widzę, ile to im też radości i dumy daje, że mogły się te osoby w to zaangażować. My również jesteśmy z nich dumni. Wydaje nam się, że barwy patriotyczne są bardzo ważne i podtrzymywanie tej idei, pokazywanie młodzieży naszej, że to jest ważne. Jesteśmy Polakami. Zawsze staramy się uczestniczyć w konkursach, w różnych imprezach, które organizuje gmina po to, żeby siebie integrować, żeby integrować naszą wieś z całą gminą. I takie jest główne przesłanie. Przewidzieliśmy nagrody finansowe, prace zostaną ocenione, oczywiście będziemy starali się być jak najbardziej obiektywni, tak jak to tylko możliwe, będziemy się kierować sercem i naszym poczuciem estetyki i zwycięzca dostanie nagrodę finansową. Myślę, że taką, która będzie satysfakcjonująca. Zuzanna Kuczyńska, Echo24.